czeka spalonego Baltazara. A robię wielu żelaran, i patrzę blanco de alba garam. Szykaram czaro, sejest i na ses, wyczoka spalonego Baltazara. Opacza blanco de alpacará. Chego signitos de macere, de blanco y de Baltazar. Todos los cejanos dejarán para jugar mañana despertar. El niño Dios, un mago de tradición, como la miel, un pocho la trigo. Que fue después, que me miró. En la serie y a 20 noches de sol en un rock. Zjawiło się, zaświeciło słońce. Zech się coś zjawiło,
Czy śniło, czy widział słońce? Ojej, nie śpiecia, mój wodano, ani dzite slata cego prawie. Już to chwila, jak i przez sen światło widzę, lecę w starym jawie. Słyszę i śpiewanie, i psy ścicne granie, a za górecką. Słyszę i śpiewanie, i psy ścicne granie, a za górecką. Thank you.
chciałabym przedstawić z imienia i nazwiska ten cudowny dla mnie i dla Państwa zespół, a więc Alicja Winkowska. Marta Racza, która pilnuje wszystko, żaden dźwięk nie przejdzie. Aleksandra Sodzańska-Kut. Jacek Zamecki. I oczywiście Artur Stężała. Na zakończenie pójdźmy wszyscy do równika. Od proroków ogłoszony, od narodów upragniony, od proroków ogłoszony, od narodów ba, 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 ba. Witaj Cię ciąteczko w żłobie, wyznajemy Boga w Tobie, coś się narodził tej nocy, byś nas wyrwał z czarta mocy. Powitajmy maleńkiego i Maryję, Matkę Jego. Szefowa tego ośrodka, w sensie prezes stowarzyszenia, bo my to prowadzimy jako stowarzyszenie, Państwo to wiedzą. Chcę bardzo podziękować Pani Kamili, która jest naszą przyjaciółką, sąsiadką, która takie cudowne rzeczy dla nas robi. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Pani Kamilko, bardzo dziękuję. Gości, no i przede wszystkim z nami nie ty. Bardzo, bardzo dziękuję Państwu, wszystkim po kolei, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. 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 Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Bardzo dziękuję. I jeszcze raz największe gratulacje i takie właśnie podziękowania dla Pani Kamili, która to wszystko wymyśliła. Szanowni Państwo, największą radością jest to, że możemy się spotkać w takim gronie, w takim wyjątkowym miejscu i to, że możemy w wyjątkowy sposób spędzić razem czas. Dlatego serdecznie dziękuję Pani Elżbiecie Szamańskiej, która zgodziła się razem z Szanownymi Państwem wystąpić na podczas dzisiejszego wieczoru. Także z całego serca dziękujemy Państwu za przepiękny występ. Mam nadzieję, że jeszcze będą okazje, żeby się spotkać i razem dzielić ten piękny czas. Także Pani Małgosiu, Pani również bardzo serdecznie dziękuję. Za to, że Pani nas po raz kolejny ugościła. I z przyjemnością to robię. To znaczy ja tutaj muszę pełnić rolę takiego kogoś, kto reprezentuje, ale naprawdę to tam są za ladą. Jest Daria, nasza menadżerka, to ona jest bohaterką tych ciast, które tutaj spożywacie. Która nam to wszystko tam pokroiła, przygotowała i klauzę energetyczną Wojtka, który nas obsługuje. Mamy jeszcze kogoś? Jest jeszcze ktoś? Kogoś pominąłeś? No i oczywiście. Ja na placu Świętego Maria.
Macieja, bo oni przecież gdzieś musieli się tak pięknie wszystkiego nauczyć, więc sam na placu Świętego Macieja mamy ośrodek terapeutyczny i Fabian zdążył dzisiaj rano już przepięknie posprzątać tam, potem przyszedł i właśnie dzielnie trzymał skrzynkę, także tutaj wszystko się dzieje rzeczywiście w takim bardzo radosnym nastroju i bardzo serdecznie Państwa do nas zapraszamy, bo tutaj rzeczywiście powinniście Państwo czuć tę równość, o co bardzo prosimy, aby zawsze o tym pamiętać, że tak jest, że tutaj to miejsce powstało po to, żeby każdy czuł się na swoim miejscu godnie i dobrze. Bardzo Państwu serdecznie dziękuję. I niektórzy nasi się badali, już wiedzą, że muszą teraz dbać o linię. Piotrek tam. Bo w reportażu będzie widać. Bo w reportażu będzie widać. Dbać o linię. Bardzo dziękuję gościom, którzy nas odwiedzili. Bardzo, bardzo za wszystko, co Państwo dobrego dla nas zrobili. A to dobro jest olbrzymie. Bardzo, bardzo dziękuję. Szczególnie teraz w tych czasach. Tak bardzo liczy się ten bezpośredni kontakt, to, że Państwo zechcą tu przyjść, usiąść i spędzić czas. I o takie wizyty prosimy jeszcze. Zapraszamy bardzo.